chwilach całe życie na nowo widzieć. And when the full weight of her sins was revealed to her. I kiedy cały ciężar jej grzechu został jej objawiony. She wept and she cried. Ona płakała i płakała. Oh God. O Boże. How could it have happened to me? Jak to mogło mi się przydarzyć? What a sinner I've become. Jaką grzesznicą się stałam? If there's any hope, jeżeli jest jakakolwiek nadzieja, cleanse me, forgive me. Oczyść mnie, przebacz mi. And God heard that prayer. I Bóg usłyszał tę modlitwę. God changed that life. I Bóg zmienił to życie. I didn't come here tonight. Nie przyszedłem tutaj dzisiaj wieczorem, to preach some great theological sermon. Aby wygłosić jakieś doniosłe teologiczne kazanie. All afternoon. Przez całe popołudnie. In my room. W moim pokoju. The Lord just told me to say what I've said to you. Pan powiedział mi to, co wam teraz mówię. Because there're going to be many, many here. Ponieważ jest tutaj wielu, wielu. That have never repented of their sins. Którzy nigdy nie pokutowali ze swoich grzechów. You have an idea that you're on your way to heaven. Myślisz sobie, że jesteś na drodze do nieba. You think that your goodness is going to save you. Myślisz, że twoja dobroć cię zbawi. You think going to church is going to make you all right with God. Myślisz, że chodzenie do kościoła sprawi, że będziesz w porządku przed Bogiem. And you become comfortable in your sins. I tak się dobrze czujesz w swoich grzechach. And you're about to turn your back on God. Już prawie odwracasz się od Boga. You're about to say, Jesus, I don't need you. Już prawie mówisz, Jezu, nie potrzebuję ciebie. And when you do that, you harden your heart. I kiedy to czynisz, zatwardzasz swoje serce. And in the Greek it means when you have a hard heart it means that you have a shield over it. You have a cover over your heart. W Grece zatwardziałe serce oznacza, że masz tarczę, masz jakąś osłonę na sercu. And when that happens, i kiedy to się dzieje, no other minister can get through that shield. Nikt nie może się przebić przez tą tarczę. Nobody can reach your heart again. Nikt już nie może wtedy zdobyć twojego serca. Because you build a shield all around it. Ponieważ ty tutaj się tarczą zasłaniasz. But the Holy Ghost will come to you. Ale Duch Święty przyjdzie do ciebie. In a meeting just like this. Na tym właśnie spotkaniu. He'll arrange for you to be here. On zaplanował, abyś tutaj dzisiaj był. Maybe somebody called you on the phone. Może ktoś zadzwonił do ciebie. Maybe a friend invited you. Może przyjaciel cię zaprosił. And you didn't know what was going to come. I nie wiedziałeś, co tutaj będzie. You sit here now listening to me. Ale teraz słuchasz mnie i siedząc tutaj. And the Spirit of God, i Duch Boży, the same Spirit, ten sam Duch, that convicted all of these people I talked about, który przekonał tych ludzi, o których wam opowiadałem. The same Spirit that is saving people all over the world, ten Duch, który zbawia ludzi na całym świecie, has come to your heart right now, przychodzi teraz do twojego serca, and he's calling you, i powołuje cię. Come. Wzywa, przyjdź. And I give you the same message Jesus preached. I ja daję ci to samo poselstwo, które Jezus głosił. Jesus came preaching. Jezus przyszedł i głosił. Repent of your sins. Opamiętajcie się z grzechów. Repent and be baptized. Opamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. We're not going to baptize anybody here tonight. Nie będziemy nikogo chrzcić dzisiaj wieczorem. But if you're a Christian, ale jeżeli jesteś chrześcijaninem, a true believer, jesteś wierzący, and you have not been baptized, i nie ochrzciłeś się jeszcze, you have not fully repented, to nie opamiętałeś się w pełni. Gets very quiet. Robi się bardzo cicho. When the Holy Spirit, kiedy Duch Święty, moves into a room, porusza się w pomieszczeniu. I always recognize the moment he comes in his fullness and power. Ja zawsze rozpoznaję ten moment, kiedy on przychodzi w swojej pełni, w swojej mocy. And he's in this house now. I on jest teraz w tym domu teraz. Nobody is screaming at you. Nikt na ciebie nie krzyczy. Nobody's begging you. Nikt nie błaga ciebie. Nobody's forcing you. Nikt cię nie zmusza. But the Holy Spirit, like a dove, ale Duch Święty stępuje jak gołębica. Comes and he sits on your shoulder. Siada na twoich ramionach. And he whispers in your ear. I szepcze ci do ucha. You are loved. Miłuje cię. Jesus loves you. Jezus cię miłuje. He died for you. On umarł za ciebie. But you have to come to me. Ale musisz przyjść do you mnie. Have to come to Jesus. Musisz przyjść do Jezusa. You have to admit what you are. Musisz przyznać się, kim jesteś. I'm a sinner. Jestem grzesznikiem. I've sinned against God. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu. I know it. Ja wiem o tym. Nobody has to tell you that. Nikt nie musi ci tego mówić. You know it. Ty wiesz o tym. But you have to come. Ale musisz przyjść. In just a moment I'm going to invite you. Za chwilę cię zaproszę. To come to Jesus. Abyś przyszedł do Jezusa. And get a new heart, i otrzymał nowe serce, a new mind, nowy umysł.
Just like Harvey did. Tak jak Harvey przyjął. And all of these others I talked to you. I wszyscy inni, o którym mówiłem. Every story I've told you tonight. Każdą historię, którą wam opowiedziałem dzisiaj. Is documented in books. Jest udokumentowana w książkach. Almost everyone I talked about. Prawie każda historia, o której mówię. Is known around the United States and they're in the ministry. Te historie są znane w Stanach Zjednoczonych. Ci ludzie są znani i są w służbie. But God loves you just as much. Ale Bóg tak samo mocno ciebie kocha. And he's gonna find you now. I on cię teraz odnajdzie. I want you to stand. Ja chcę, żebyście powstali. Everybody stand. Wszyscy powstańmy. Holy Spirit. Duchu Święty. It's beyond my understanding. Jest to ponad moje zrozumienie. How you come in a meeting like this. Sposób, w jaki ty przychodzisz na tego typu spotkania. And how you speak to people's hearts. I w jaki sposób przemawiasz do serc ludzkich. And how you call them. W jaki sposób ich powołujesz. You say, come to Jesus. Ty mówisz, przyjdź do Jezusa. I'll heal you. Ja uzdrowię cię. I'll cleanse you of all your sins. Ja oczyszczę cię z wszystkich twoich grzechów. I'll break the power of the devil in you. Ja złamię moc diabła w tobie. I'll chase all the demons out of your life. Ja wypędzę wszystkie demony z twojego życia. And I'll give you a new heart. I dam ci nowe serce. You'll be changed. Będziesz zmieniony. Old things will pass away. Wszystkie stare rzeczy przeminą. Everything will become new. I wszystko stanie się nowe. Now, Holy Spirit, teraz Duchu Święty, I ask you to breathe. Proszę cię, abyś powiał on the whole building, w tym całym budynku, every person in this house. Na każdą osobę w tym domu. Don't pass by anybody. Nie omiń nikogo. Let this be the night a miracle happens. Niech to będzie dzień, wieczór, w którym dzieją się cuda. I trust you now, Holy Spirit, ufam teraz tobie, Duchu Święty, to take over this meeting. Abyś przejął kontrolę nad tym spotkaniem. And when I say to them, come to Jesus, kiedy powiem do nich, przyjdźcie do Jezusa, Holy Spirit, you say it also. Duchu Święty, ty również to powiedz. You say it deep in their hearts. Ty powiedz to głęboko w ich sercach. And move them. I porusz ich. And bring them to the front of this church. I przyprowadź ich do przodu tego kościoła. To admit they need you. Aby przyznali się, że potrzebują ciebie. Those who are backslidden. Ci, którzy są odstępcami. Those who have slipped away from you, Jesus. Ci, którzy odeszli od ciebie, Jezu. Those whose hearts are growing cold. Ci, których serca oziębły. Those who have never given their heart to you. Ci, którzy nigdy nie oddali swojego serca tobie. Those who have chains of sin binding them. Ci, którzy mają więzy grzechu na sobie. Holy Spirit, do your work now. Duchu Święty, dokonaj swojego dzieła teraz. I'm going to ask you something. Teraz poproszę was o coś. Even now. Właśnie teraz. No one begging you. Nikt cię nie błaga. No one saying anything to you. Nikt nic do ciebie nie mówi. Just the Holy Spirit. Tylko Duch Święty. If you feel that pull in your heart. Jeżeli czujesz, że on cię pociąga. And you say, Mr. Wilkerson. I mówisz, panie Wilkerson. What you were preaching tonight. To co dzisiaj głosiłeś wieczorem. That's me. To jest do mnie, to jestem ja. That's exactly me. To jestem właśnie ja. This message was for me. To kazanie było dla mnie. I want Jesus to take my heart. Ja chcę, żeby Jezus wziął moje serce. I am willing to come to him now. Ja jestem gotowy, gotowa przyjść teraz do Niego. I will not turn him away. Ja nie odwrócę się od Niego. Up in the balcony, get out of your seats. Teraz wyjdź tam ze swojego miejsca na balkonie. And here in the main floor. I tutaj na głównej sali. And out in the balconies. I tam z tyłu. And out in the hallways. I w korytarzach. I want you to come boldly right up here to the front. Przyjdźcie teraz odważnie do przodu. I want to pray with you. Chcę się teraz z wami modlić. I want to see a miracle in your life. Chcę widzieć cud w twoim życiu. You're going to see people coming from everywhere. Będziemy widzieć, jak ludzie przychodzą teraz. Because I trust in the work of the Holy Spirit. Ponieważ ja ufam działaniu Ducha Świętego. Right now. Właśnie teraz. While the Holy Spirit's moving on you. Kiedy Duch Święty porusza tobą. Get right out of your seat. Wyjdź ze swojego miejsca. And come and stand right up here at front. I przyjdź i stań tutaj z przodu. Fathers, mothers, young people. Ojcowie, matki, młodzi ludzie. Just come and stand right in front of me. Przyjdźcie i stańcie tutaj przede mną. You're going to have to move in close to make room for those that are coming. Please. Musicie stanąć blisko, aby uczynić miejsce dla innych, którzy będą przychodzić. Up in the balcony. Just go to the stairs. Tam z balkonów idźcie do schodów. Amen. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. Let the Holy Spirit move on you. Niech Duch Święty działa w was. I like to see these young people coming.
Ja chcę widzieć tych młodych ludzi. But I also like to see grandmothers, grandfathers. Chcę również widzieć babcie i dziadków. Parents, husbands and wives. Rodziców, mężów, żony. There'll never be a better time than right now. Nie ma lepszego czasu niż właśnie ta chwila. This is the night he wants to change you. To jest ten wieczór, kiedy on chce cię zmienić. This is an evangelistic service. To jest ewangelizacyjne spotkanie. It's the call of the Holy Ghost. To jest teraz wezwanie od Ducha Świętego. Don't turn your back on Jesus. Nie odwracaj się plecami do Jezusa. Don't say no to the Holy Spirit. Nie mów nie Duchowi Świętemu. Come even now. Przyjdźcie teraz. Now I want our music team to come. Chcę, aby nasza grupa, aby grupa muzyczna przyszła. Folks, let's just wait. The Holy Spirit's working. He's doing something. Czekajmy, kochani. Duch Święty działa. On czyni coś tutaj. We're in no hurry. My się nie spieszymy. We're not going to rush the Holy Ghost. My nie będziemy poganiać Ducha Świętego. These young people are coming have a tremendous hunger. Ci młodzi ludzie, którzy przychodzą, mają niesamowity głód. And the adults also. Również dorośli. Holy Spirit, call everybody that's under conviction. Duchu Święty, powołuj, wzywaj tych ludzi, których przekonujesz. Some are fighting you, Holy Spirit. Niektórzy zwalczają cię, Duchu Święty. They're resisting you. Oni przeciwstawiają się tobie. They're saying some other time. Oni mówią, kiedy indziej. But this is the time. Ale to jest ten czas. This is the night. To jest ten wieczór. Now I'm asking you to open your heart. Ja proszę, otwórzcie swoje serca. Follow these that are coming, please. I idźcie, przychodźcie za tymi, którzy też idą. Those that are listening downstairs or anywhere else, you come also. Ci z was, którzy jesteście piętro niżej, do was też mówimy, przyjdźcie. There's a very deep work of God happening here now. Teraz jest bardzo głęboka praca Ducha Świętego dokonywana na tym miejscu. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to ask them to clear out the room downstairs. Ja poproszę, żeby przygotowano tam piętro niżej pomieszczenie. So that, we can minister there. Po to, abyśmy mogli usługiwać tym ludziom. Everything's been arranged well, good. I still see some people coming. Widzę, jak jeszcze ludzie przychodzą. We wait for just a moment. Czekamy jeszcze przez chwilę. Hallelujah. Hallelujah. Now I want to talk to everyone if you came forward. Chcę teraz powiedzieć coś do wszystkich, którzy przyszli do przodu. Look this way, please. Popatrzcie na mnie teraz, proszę. It doesn't take God all night to do his work. Bóg nie potrzebuje całej nocy, żeby dokonać swego dzieła. He said, I'm more willing to give than you are to receive. On mówi, jestem bardziej chętny wam dać, niż wy jesteście chętni to przyjąć. You don't have to beg him for what he's promised to do. Nie musicie go błagać o to, co on obiecał, że uczyni. He wants to lay hold of your heart. On chce uchwycić wasze serca. Give you a clean heart. Chce dać wam czyste serca. Many of you are coming back to Jesus. Wielu z was powraca do Jezusa. Because you've grown cold in your heart. Ponieważ oziębłeś w swoim sercu. But this is the night.
A to jest ten wieczór, that you have to make a decision. W którym ty musisz podjąć decyzję. I am going to follow Jesus now. Ja teraz będę naśladować Jezusa. He said, repent. Powiedział, opamiętaj się. Believe. Uwierz. Be baptized. Daj się ochrzcić. And then take up your cross. I weź swój krzyż. And follow me. I naśladuj mnie. A lot of people go to repentance. Wielu ludzi przychodzi do pokuty. And they believe. I wierzą. But they don't want to follow. Ale nie chcą naśladować. You have to make a decision tonight. Musisz podjąć tą decyzję dzisiaj. I will follow Jesus. Ja będę naśladować Jezusa. Look this way. Popatrzcie. The Holy Spirit's moving on you. Duch Święty dotyka się ciebie. He's calling you to follow him. On cię wzywa, abyś naśladował go. He put his hand on you a long time ago. On położył rękę na tobie już dawno temu. And he's been calling you. I wzywa ciebie. Don't resist him tonight. Nie przeciwstawiaj mu się dzisiaj. Say, Lord, I'm going to go all the way now. Powiedz, Panie, pójdę za tobą na całego. Some of you young people that are here. Niektórzy z was młodzi ludzie, którzy tu jesteście. Now, you were here. Were you here before when I was preaching? Czy byłaś tutaj już wcześniej, słuchałaś pastora Wilkersona? What night was that? Wednesday. Did you come forward Wednesday? Czy wyszłaś do przodu w środę? Did you come up here Wednesday? Have you determined to follow Jesus now? Czy jesteś zdecydowana i za Jezusem teraz? With all your heart. Z całego serca. If you do, you're going to have to break away from some friends. Jeżeli tak, to musisz się odciąć od pewnych przyjaciół. Even if you have one friend that's not right with God. Nawet jeżeli masz jednego przyjaciela, który nie jest w porządku przed Bogiem. That includes everybody that's here. I to dotyczy również wszystkich innych, którzy tu stoją. I'm going to pray for you. Będę się modlić o was. Then I'm going to ask you to pray with me. I potem poproszę, abyście modlili się ze mną. But you have to believe now. Ale musicie teraz uwierzyć. After you repent. Jak już pokutujecie. In just a minute I'm going to bring you into repentance. I za chwilę doprowadzę was do upamiętania. Through the leading of the Holy Spirit. Przez prowadzenie Ducha Świętego. Then release your faith. I to wyzwoli waszą wiarę. And I'm going to ask God for a miracle in your life. I będę prosił Boga o cud w waszym życiu. If you have a habit, jeżeli masz jakiś nałóg, you're bound by sin, jesteś związany grzechem, I'm going to ask Jesus to set you free. Będę prosił, aby Jezus dał ci wolność. Now you listen to me while I pray. Słuchaj, kiedy będę się modlić. Then I'm going to have you pray a prayer with me. A potem poproszę, żebyście ze mną razem się pomodlili. So while I'm praying now. Kiedy ja teraz się modlę. Do what Jesus said. Czyń to, co Jezus powiedział. He said, I'm knocking at the door of your heart. Jezus powiedział, pukam do drzwi twojego serca. If you'll just open up. Jeżeli tylko się otworzysz. I'll come in. Ja wejdę. Will you open up your heart now? Czy otworzysz swoje serce teraz? And the way you do that, i sposób, w jaki to uczynić, just invite him in. Po prostu zaproś go. If I came knocking on the door of your house, gdybym ja pukał do drzwi twojego domu, what would you do? Co byś zrobił? You would open it up. Otworzyłbyś. You would say hello to me. Byś powiedział dzień dobry. And because you're good Polish hospitality, you'd say come in. Ponieważ jesteś dobrym, gościnnym Polakiem, powiedziałbyś, proszę wejdź. And just say, Jesus, come into my heart. A więc powiedz, Jezu, wejdź do mojego serca. Even those who once walked with Jesus. Również ci, którzy kiedyś chodzili z Jezusem. And you've been slipping away from him. Ale odchodzisz od Niego. He's back at your door knocking. Jezus z powrotem puka do twoich drzwi. He said, I missed you. I mówi, tęskniłem za tobą. I want to speak with you. Chcę z tobą porozmawiać. I'm going to pray. Będę się modlić. O Holy Spirit. O Duchu Święty. Make Jesus very real to us tonight. Objaw Jezusa, realność Jezusa dzisiaj. I call on you, Holy Spirit. Ja wzywam ciebie, Duchu Święty. To break every chain of sin. Abyś złamał wszelkie jarzmo grzechu. If there any have drugs or alcohol. Jeżeli jest problem narkotykowy albo alkoholowy. Whatever the bondage may be. Albo jakiekolwiek inne związanie. Through the power of Almighty God. Przez moc wszechmocnego Boga. The power of the Holy Spirit. Przez moc Ducha Świętego. Break every chain. Złam, zerwij wszelkie więzy. Come into every heart. Wejdź do tych serc. Jesus, come. Jezu, przyjdź. As we come to you. Tak, my przychodzimy do ciebie. You said, if you draw nigh to me. Ty powiedziałeś, kiedy my przybliżymy się. I'll come near to you. Ty przybliżysz się do nas. We're coming back to you, Jesus. Przychodzimy do ciebie, Jezu. To heal us. Abyś nas uzdrowił. To perform a miracle in us. Abyś uczynił cud w nas. To change us. Abyś zmienił nas. That we may follow you, Jesus. Abyśmy naśladowali ciebie, Jezu. With a new heart and a new mind. Z nowymi sercami i umysłami. Finish the work that you have begun. Dokonaj dzieła, do którego rozpocząłeś. Now I'm going to ask you to pray.
Teraz poproszę was, abyście się modlili. The prayer that I'm going to have or that you're going to hear. Modlitwą, którą usłyszycie. The prayer itself will not save you. Sama modlitwa was nie zbawi. But the Bible said out of the innermost part of your belly, whatever is in your heart will come out your mouth. Ale Biblia mówi, że to, co jest w twoim sercu, wewnątrz ciebie, musi wyjść twoimi ustami. If you walked up to the front of this church with serious in serious business with God. Jeżeli ty przeszedłeś do przodu, do podium tego kościoła i jesteś szczery w swoim sercu. You say, I mean this tonight. I mówisz, mi zależy na tym dzisiaj. I want a miracle in my life. Ja chcę mieć cud w moim życiu. I want Jesus to change me. Chcę, aby Jezus mnie zmienił. The prayer you're about to pray. To ta modlitwa, którą pomodlisz się. If you pray it from your heart. Jeżeli pomodlisz się z głębi serca. Jesus will hear it. Jezus usłyszy tą modlitwę. The Holy Ghost will come. Duch Święty przyjdzie. He will touch you. I dotknie ciebie. He will change you. I zmieni ciebie. Forever. Na zawsze. And you'll never be the same again. I nigdy nie będziesz już taki sam. Módlcie się teraz głośno, powtarzając tą modlitwę. Drogi Jezu, przyznaję się do tego, że jestem grzesznikiem. Wiem, kim jestem. I nie będę ukrywać moich grzechów. Przychodzę do Ciebie, Jezu, aby złożyć wszystkie grzechy. Nie chcę nic ukrywać. Chcę mieć czyste serce. Chcę być oczyszczony. Wyznaję moje grzechy i pokutuję przed Tobą. Przepraszam za to, co uczyniłem. Przepraszam za oziębłość w moim sercu. Przepraszam, że się nie modliłem. Przepraszam, że nie traktowałem poważnie Ciebie, Boże. Pokutuję. Przepraszam. I teraz wierzę. Tak jak Ty powiedziałeś, że jeżeli upamiętam się i wyznam moje grzechy i uwierzę w Pana Jezusa Chrystusa, będę zbawiony. Przyjmuję to teraz. Dziękuję Ci, Jezu. Teraz potrzebuję cudu. Złam moc wszelkiego nałogu. Daj mi szczere serce. Napełnij mnie Duchem Świętym, abym miał moc nad grzechem przez moc Ducha Świętego. Teraz chcę, abyś swoimi własnymi słowami podziękował Jezusowi. Chrześcijanie, podziękujmy Bogu za to, co teraz czyni. Teraz wnieś swój wzrok do Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co teraz czynisz. Ty przychodzisz do naszych serc. Ty zmieniasz nas. Ty usuwasz nasze grzechy. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, I love you. Jezu, kocham Cię. Jesus, I need you. Jezu, potrzebuję Cię. Jesus, I'm coming to you. Jezu, przychodzę do Ciebie. Give me a new heart. Daj mi nowe serce. Heal my body. Uzdrów moje ciało. Break my habits. Złam moc nałogów. Give me power over sin. Daj mi moc nad grzechem. Oh Jesus. O Jezu. I'm not coming to a church. Nie przychodzę do kościoła. I'm not coming to a religion. Nie przychodzę do religii. I'm not coming to an empty cross. Nie przychodzę do pustego krzyża. You are my confessor. Ty jesteś moim spowiednikiem. You are not on a cross. Ty nie jesteś już na krzyżu. You're in heaven. Ty jesteś w niebie. And you're my redeemer. I Ty jesteś moim odkupicielem. I turn to you, Jesus. Ja zwracam się do Ciebie, Jezu. To give you praise. Aby oddać Tobie chwałę. And to give you thanks. I aby oddać Tobie cześć. For having mercy on me. Za miłosierdzie nade mną. You didn't cast me aside. Ty nie odrzuciłeś mnie na bok. You didn't give up on me. Ty nie poddałeś się. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu. Give him thanks. Oddaj Mu chwałę. Thank you, Lord. Dziękuję Mu. Thank you, Jesus. Dzięki, Jezus. Hallelujah. Hallelujah. I want to ask a question. Zadam wam pytanie. Don't be afraid to cry.
Nie bójcie się płakać. To jest Duch Święty. Widzę wielu płaczących. To jest Duch Boży. On dokonuje dobrego dzieła w tobie. To jest w porządku. You say I'm Polish, I don't cry. Powiesz, jestem Polakiem, ja nie płaczę. God didn't care who you are. Boga to nie interesuje, kim jesteś. He puts every tear you shed in his bottle. Bo on, Bóg nie ma względu na to, kim jesteś. On gromadzi każdą łzę. Because they're like incense, he said to him. Bo dla niego one są jak kadzidło. Hallelujah. Hallelujah. How many of you? Ilu z was? Have never come to Jesus before in your life until tonight. Nigdy wcześniej w swoim życiu nie przyszliście do Jezusa. To jest pierwszy raz. First time tonight I really gave my heart to Jesus. Pierwszy raz dzisiaj wieczorem naprawdę oddałem swoje serce Jezusowi. Podnieś swoją rękę, jeżeli jesteś po raz pierwszy. Lift it up high. Podnieś wysoko. Yes. Yeah. God bless. Anyone else? Yes. Tak. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. Okay. I want you that have your hands raised. Chcę, abyście, aby te osoby, które podniosły rękę, you can put them down now. Możecie opuścić. How many of you are 25 years of age and under? Ilu z was jest w wieku 25 lat i mniej? Raise your hand and wave it at me, podnieście swoją rękę i pomachajcie do mnie. You're not 25. Ty nie masz 25 lat. Ma 25 lat. I think she meant how many have been only 25 years with Jesus. Może miała na myśli, kto 25 lat z Jezusem już żyje. I would like everybody that's 25 and under. Ja chciałbym, aby wszystkie osoby, które mają 25 lat i mniej, and everyone who raised their hand, i każdy, kto podniósł swoją rękę przed chwilą, come to Jesus for the first time here, kto przychodzi po raz pierwszy do Jezusa, I want you to follow us down into the prayer room. Chcę, abyście poszli z nami do pokoju modlitwy. We have a gospel for you, a book. Mamy dla was Ewangelię, książkę, free of charge. Za darmo. You don't join anything. Do niczego się nie przyłączasz. You don't join this church. Nie przyłączasz się do tego kościoła. We would like to pray with you. Ale chcemy się modlić z wami. I want you to just follow right now down this aisle. Chcę, żebyście teraz poszli za nami tutaj. Here's our brother. Just follow him right now. Proszę, abyście szli teraz za tym bratem. Make your way right through the crowd right teraz now. Teraz przejdźcie i udajcie się za tym bratem. And all the young people, 25 and under. I wszystkie osoby, które są 25 lat i młodsze. Turn right now, please, and go. Odwróćcie się teraz i idźcie za tym człowiekiem. This is going to finish the good work that started in you. I to dokończy tego dobrego dzieła, które Bóg zaczął w was. Folks, pray for these as they go. This is a wonderful sight. Przyjaciele, módlmy się o nich, kiedy oni idą tam. Now, if there's anyone else here standing here. Czy ktoś jeszcze jest tutaj ze stojących z przodu? And you say, Pastor David, ty mówisz, pastorze Dawidzie, I just don't understand. Ja nie rozumiem. I'm confused. To jest dla mnie wielkie zamieszanie. Just follow right now. Just go with them. To teraz idź również z nimi, dołącz do tamtej Someone grupy. Will take time with you i ktoś poświęci ci czas and pray with you. I będzie się z tobą modlić. Don't be ashamed. You're among friends. Nie wstydź się, jesteś wśród przyjaciół. Just go right down this aisle. They'll show you where to go. Przejdź teraz środkiem i pójdź tam za osobami, które poszły. We'll let the rest of you have go to your seats. Teraz prosimy, abyście wrócili na swoje miejsca. Follow these that are going. We need the counselors down there now, please. Teraz potrzebujemy doradców, którzy pójdą tam na dół. Now, I know most of you just sat down. Wiem, że większość z was właśnie usiadła. You might be a little tired. I przez to poczułem się zmęczony. But I want you to stand up again. Ale chcę, abyście jeszcze wstali. Everybody stand up. Wszyscy powstańmy. Folks, we should rejoice when the Holy Ghost is changing lives. Przyjaciele, powinniśmy się radować, kiedy Duch Święty zmienia życie ludzi. We're supposed to give him thanks. Musimy oddać mu chwałę. I want us to sing.
chcę, abyśmy zaśpiewali. This is the day that the Lord has made. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. And I, when this conference started, kiedy ta konferencja się rozpoczęła, I told you pastors, powiedziałem pastorom and your wives, i żonom, that God wanted you to leave this place, że Bóg chce, abyście wyjechali z tego miejsca full of joy, pełni radości, victory, pełni zwycięstwa and assurance that God was with you. I pewności, że Bóg był z wami. If that's true, jeżeli to jest rzeczywistością dla was, then let's show the Lord the way we rejoice. A więc pokażmy Panu sposób, w jaki się za to cieszymy. He's done everything he promised to do. Ponieważ on uczynił wszystko, co obiecał uczynić. I know how I'm leaving this conference. Ja wiem, w jakim stanie ja opuszczam tą konferencję. I'm leaving with a bigger high than any drug could ever produce. Ja wyjeżdżam na takim haju, jakiego żaden narkotyk nie da. Dzisiaj jest dzień, który da nam Pan, który da nam Pan. Weselmy się i radujmy się. Dzisiaj jest dzień, który da nam Pan, weselmy się i radujmy się. Dzisiaj jest dzień, który da nam Pan. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się nim. Dzisiaj jest dzień, który dał. Jeszcze raz zaśpiewajmy, dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Oddajmy Panu oklaski. On jest królem. Jezus jest królem. Aleluja. Chwała Ci, Panie. Aleluja. Dziękujemy Wam wszystkim za przybycie na to dzisiejsze spotkanie, nabożeństwo, ewangelizację. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przybyli tu również na konferencję czterodniową z udziałem Wilkersona. Dziękujemy wszystkim z Katowic i okolic, którzy przybyli na nasze nabożeństwo. Chciałbym powiedzieć, że nasze nabożeństwa na tym miejscu odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10, a również we wtorki o 18:30. Zapraszamy, przyjdźcie razem z nami, uwielbiajcie Boga. Życzymy wszystkim przyjezdnym, którzy dzisiaj już wyjeżdżają do swoich miast na terenie całej Polski. Niech Bóg Wam błogosławi. Miejcie szczęśliwą podróż, zawieźcie pozdrowienia do Waszych kościołów. Wszystkim razem dziękujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa. Dziękujemy bardzo. Aleluja.